Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie nową emotkę, dzięki której staniemy się Kung Fu Pandą. Dodatkowo dzisiejszy odcinek jest prawdopodobnie ostatnim odcinkiem w 2022 roku. Więc w komentarzu możecie napisać bye bye 2022, a ja chciałem wam wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku. Pamiętajcie, uważajcie na paluszki, ja nie uważałem i zobaczcie jak wyglądam. No i oczywiście w piątek wbijajcie na kanał Farelski, ponieważ będziemy testowali fajerwerki, a przygotowałem mega fajny odcinek. Na nowym kanale do 300 tysięcy subów brakuje chyba około 7k subów, więc jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, wbijaj, zostaw subika, a być może do godziny 24 uda nam się wbić 300 tysięcy. Na samym początku oczywiście zakręćmy sobie kołem fortuny. Mamy 3 darmowe losowanka. Zobaczymy, może wypadną nam jakieś gemy, albo żetony, albo jakiś skinek. No i oczywiście standardowo rzadki żeton, po prostu żeton, nawet nie rzadki skinek. Powiem wam, że chyba jeszcze wszystkich skinów z darmowego koła nie zebrałem, więc no mam nadzieję, że coś wypadnie dzisiaj. O, legenda! Nie wierzę! No, pan kucharz. O, i takiego chłopa nie miałem. No i to mi się podoba. Chief Anthony. I to było szczęśliwe kręconko. Zobaczymy, co teraz wypadnie. Jeszcze jedno szczęśliwe i uwaga. No dajcie w końcu jakąś fajną ofertę. Jeszcze jeden skinek. No, 5 klejnotów. Niech będzie, niech będzie. Teraz, moi drodzy, spójrzcie na to. Co tu się wyrabia? Powróciły emotki, które były dostępne w Stumble Passie w poprzednich sezonach. I teraz waszym zadaniem, moi drodzy, jest napisanie w komentarzu, z którego sezonu jest serduszko, a z którego sezonu jest oczywiście rękawica bokserska. Ja niestety, moi drodzy, w tamtych czasach nie grałem i się mega jaram w opór, że będę mógł dzisiaj, co prawda za 100 zł, ale będę mógł kupić tą kozacką ofertę. Więc wy teraz, moi drodzy, zostawiacie łapeczkę w górę, bo wydajemy 100 zł na serduszko. Dlaczego by nie? I uwaga! Co jest? Co jest? Czy znowu transakcja musi być niepomyślnie sfinalizowana? Halo? Czy ja wydałem 20 euro i nic się nie wydarzyło? Zaraz nie wytrzymam z tą gierką emotki. Jest! Jest, moi drodzy, super! Już myślałem, że będzie przypał, że wydałem 100 zł i nic się nie wydarzyło. Używamy oczywiście zamiast łapeczki w górę. A wy zostawcie tego lajka, tak jak powiedziałem. I zobaczcie, kiedy naciskamy tą emotkę, to możemy kogoś przytulić i złapać. Więc nie ma na co czekać. Łapiemy jakiegoś oponenta w nasze szpony. No i, moi drodzy, Tilefall jako pierwsza mapka. Tutaj jest szansa. Jest szansa kogoś zepchać, ale jeżeli nam się to zblokuje gdzieś w połowie. Dobra, lećcie, lećcie, lećcie na spokojnie. Okej, czyli mamy tutaj detonację. Tutaj już wiemy, o co chodzi. Okej, kolejny chłop jest z przodu. Ale farciarz jakiś. Patrz, przytulam go. Chodź, chodź, Power Rangers. Prawie spadłem. Prawie spadłem. Tu też dam skórkę od banana, bo nikt tam nie... Ej, dlaczego ten banan... Odejść, nie spychać mnie! Patrzcie, dolają mnie! Mam cię, hamie. Chodź, chodź. Albo i nie mam. Doskoczyłem? Tak, doskoczyłem szybko. Banan jeszcze dostał glebę. Jesteśmy, jesteśmy. Okej, okay, już mniej więcej kojarzę, o co chodzi w tej emocji, ale widzę, że jak jest dużo osób w jednym kręgu, to nie wiem, czy ta postać nie może kogoś złapać, czy o co tutaj chodzi, ale za chwileczkę się przekonamy. Zobaczymy, czy w finale będzie taka mapa, dzięki której będę mógł kogoś strollować, przytrzymać i ta osoba niestety przegra. Więc lecimy. Cyk. GG. To łapcie pierw banana. No, gdzie ten banan? Nie poleciał banan? Dobra. Teraz banan. Nie, to było przytulasek. Okej. I teraz banan powinien polecieć. O kurczę, prawie sam się zbiłem. Ale by była wiksa. Dobra. Nie! Kurde, wiedziałem. Go, Farel. Nie patrz. Dawaj, przyspieszać. Tak jest. Go. Jest. Farel wychodzi na prowadzenie. Czy damy radę banana rzucić? To ty urzuciłem tylko banana. Okej, jest przyspieszać. Jest git. Myślałem, że będzie gorzej. Przyspieszać, ząbek, czesany. I gazu! Tak jest. Szósty? Szósty na ośmiu? Tyle osób było przede mną? No nie spodziewałem się tego, ale na szczęście udało się dojść do finału. Okej. Block dash będzie na pewno ciekawy. Ja tutaj postaram się kogoś przytrzymać. Jest szansa, że to przegram. Ale tutaj liczy się, moi drodzy, zabawa. Okej. Patrz i olaser go. Nie udało się. Skóreczka leci, leci skóreczka. Jest na środeczku. Chodź, cię przytulę. Pan Mikołaj chce cię przytulić. Szczerze? Bałbym się takich palców. Okej. Jeszcze jedna. Okej. Na razie jest nice. Okej. Prawie ktoś tam się wbił na moją skórkę od banana. Okej. I to jest szansa.
Chodź. Mam cię, nie, patrz. Prawie go zgniotło. O kurczę, muszę skakać. Cyk, raz, dwa, trzy. Jestem. Nice. Okej. Nie, no nie wierzę, za szybko to poleciało. Jakiś Roni 29-11 wygrywa. Najgorzej. Kupujemy kolejną ofertę, zostawcie łapkę w górę, bo w następnej rundzie będzie lepiej, bo będziemy wszystkim walili bombę w oko. Kolejna oferta za 20 euro i mam 8680 gemów i chciałbym, żeby te gemy się powiększyły. Czy chcesz kupić bombę w oko? Oczywiście, że chcesz, ale jak widzicie, znowu grafika się buguje. Nie wiadomo, o co chodzi. Więc moi drodzy, ja wiem, co wy lubicie. Wy lubicie losowanka, koła fortuny, jak się kręci tym diabelskim młynem. Więc sobie zakręcimy i dzisiaj sprawdźmy sobie, czy mamy coś tutaj w ogóle ciekawego. Stąd trafiliśmy chyba już wszystko. Z tego koła nie mamy chyba pani Ginger God, więc ją sobie walniemy. Tutaj kółkiem sobie zakręcimy. 10 strzałów, 900 gemów. Co prawda dużo, ale zobaczymy. Mamy duplikacik. I dawaj, zostaw. No kurde, była blisko. I uwaga. No, nietypowy jakiś złodziej. Duplikat oczywiście, mam taką postać, no. Nic nie zrobię. Jest legenda. Nie. Ufoludek. Kolejną postacią jest legenda? Nie. Pani wiedźma. Duplikat. No dawaj. Rzadki. Miałem. Też duplikat. O. Kurde, no. Będzie mi bardzo, ale to bardzo smutno, jeżeli jej nie trafię. Bo coś mi się wydaje, że to koło niedługo zniknie. I to niedługo to będzie już po nowym roku. A chciałbym, żeby twórcy gry... Jest legenda, więc fajnie. Chciałbym, żeby twórcy gry dodali jakieś nowe sylwestrowe skiny. To było mega fajne. No i uwaga! Wszystko zduplikowane. Najgorzej. Wiecie, co zrobimy? Ja wam powiem, co my zrobimy, moi drodzy. Walniemy sobie wszystkie szare jeszcze. Szarych nie odblokowywałem jeszcze. Okej, okay. Duplikat? Nawet nie wiedziałem, że mam takiego skina. Okej. Takiego nie mam, Gala Fightera, tak. Boxera nie miałem. I mam chyba takiego złodziejaszka? Nie miałem. No dobra, czyli kolejny nowy skin. Więc póki co jest spoko. Mikołaj! A, miałem, dobra. Dziwna sprawa. Legendarny King! Był blisko. O, Fireman nowy. Widzicie? Wystarczy zakręcić sobie szarym kołem, żeby podblokować nowe skiny. Chudy. Z Toy Story. Elf? O, elfa nie miałem. I to świąteczny skinek. Sztosik kabanosik. Tutaj mamy jakiegoś piłkarza z Brazylii. Lecimy dalej i legenda nie będzie jednak. Zwykły taki random to oczywiście. Takiego skinka to chyba każdy ma. No i proszę państwa. Ooo, takiego to nie miałem, chłopa. Ten fajny. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć nowych skinów. Nieźle. Teraz sobie weźmiemy oczywiście, zmienimy skinka. Co nie? Szkoda już grać tym skinkiem. Ja bym sobie zagrał takim, którym jeszcze nie grałem. Tą pandą jeszcze nie grałem, a wygląda naprawdę spoko. Emotkę oczywiście zamieniamy. Coś specjalnego na uderzenie pięścią w łeb. I tutaj jeszcze mi jakaś emotka chyba z tego, co wiem, wypadła. O kurczę, tego wślizgu jeszcze nie mam. Czy tam zaczepki kopa. Ja będę musiał to odblokować. Ale mam nadzieję, że to się jeszcze pojawi. Może dzisiaj w sklepie albo jutro. Moi drodzy państwo, Cannon Climb jako pierwsza mapa. I teraz będziemy testowali tajny cios Kung Fu Pandy. Spójrz tylko na to. Tylko się rozpędzę, jestem w pierwszym rzędzie, więc całkiem nieźle. Młotek niech przeleci. Okej. Pierw leci banan. Wyrżnął się. Oła! Chłop mi wślizg go dał. Oto łap. Bum, bomba w oko. Nie trafiłem. Najgorzej. Banan. Banan. Leży ktoś po bananie? Leży. Dobra. Szybki unik. Cios Kung Fu Pandy, leży kosmonauta jeszcze. Kula go zgniotła. Hop. Dobra, jest git. Nie trafiam go z Kung Fu Pandy. Czujecie to? Farel, ty się już tak nie baw. Nie baw się za mocno. Dochodź. Wry! A! Dobra, jestem 15. Nie udało mi się chłopowi sprzedać gonga pod koniec. Jakoś ta emotka mi się przycięła.
jeszcze lepiej sprzedać w ryja. No i moi kochani, Hot Wheels jako kolejna mapka. Po raz drugi. Co tutaj się wydarzy? Od razu lecę. I tu chyba będzie trzeba rzucić pierw bananka. Pierw bananek do przodu, niech ktoś się wywróci. Okej, ktoś się wywrócił. Ła! Naprawdę, to nie wierzę w to. W tym momencie to nie wierzę, że to mnie zahaczyło. Leć, 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 leć. Go, 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 go. Dobra, złapałem, złapałem, złapałem tutaj. Jeszcze zielony ten. Jest dobrze, jest dobrze. Cały czas, ale to zrobiłem. Jestem najlepszy w Hot Wheels. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie było przyspieszenia. Ale zepsułem. Tera, 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 tera. O kurde, o kurde. Go, jest. Siódmy. I teraz wielki finał. W finale, no trzeba kogoś koniecznie wyjaśnić. O nie. Honey Drop w finale będzie ciekawie. O, i tu dopiero będzie ciekawie. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak będzie ciekawie. Nie trafiłem go. Chama. Kurczę, on tam był jeszcze. Najgorzej. Nie trafiam. Nie trafiłem z bomby w oko. Padam, spadam. Spadam! I to bardzo nisko. Najgorzej. Dobra. Spadł. Na szczęście. Hop. 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 Nie! No nie wierzę w to! Jak? Czemu on nie... Jak to się wydarzyło? Przecież to było 100% wykalkulowane. Po prostu odbiłem się jakby od tego. Najgorzej. Jeszcze jest jedna oferta w sklepie, ograniczona oczywiście czasowo. 950 gemów za dwie skórki. Super guy, fighting animacja plus super gal. Moi kochani, oczywiście, że kupujemy, co nie? Oczywiście, że kupujemy. I teraz zamiast Kung Fu Pandy zmienimy się w tego super bohatera. Gdzie on jest? Niech będzie, albo nie. Chyba Superwoman bardziej zagramy. I ona będzie miała nowy taniec, tak? To jest ten nowy taniec? Chcesz się bić? Tak. Chcesz się bić, to jest ten taniec, spoko jest. I sobie zamienimy. Łapkę weźmiemy pod pierwszy, a banana pod drugi, bo będzie mi się tak lepiej klikało. Icy Ice jako pierwsza mapa, więc całkiem spoko. Tutaj ostatnio sobie pograłem na tej mapie, więc nawet wiem, jak ją szybko przejść. Zobaczymy, czy mi wyjdzie oczywiście. To, że ja wiem, to nic nie znaczy. Pamiętajcie, moi drodzy. Bomba, leżysz. Bo to była, wiecie, moja konkurencja. Jeszcze raz je sprzedam liścia. Albo temu chłopowi pierw. Bomba, leży, przegniotło go jeszcze. Pierw skórka od banana. Leży chłop. O kurde, wracaj. Jesteś supermanem, dobra. Superwoman raczej. Nie daj się tak łatwo, moja droga, nie daj się. Okej, okay, i tutaj, jeżeli dobrze się wykalkuluje. Będę. Jest, 16 na 16. Widać, że trenowałem, żartowałem oczywiście. Wow, o mały włos bym przegrał. Okej, okay, okej, okay. W końcu tryb, którym będę mógł w 100% wykorzystać potencjał mojego bicka, co nie? Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj, gościu. Mumia, chodź, 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 mumia. Bomba! No! Pach, leży! Bramkarz znokautowany, czerwona kartka! Musimy się tutaj bardziej skupić, musimy się bardziej skupić, bo jest przypał. O, nie, 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 nie. Tak nie może być, bo będzie przypał! Wypadł mi z tym. Tak jest, dobrze, że stałem na bramce, bo by był gol. Dobra, jest git, leci piłka, prosto padę podanie od Farela. Czy to wejdzie do brameczki? Dobra, wy atakujcie, a będę ich nokautował w bramce. Bomba, leży, spadł na dół, tak jest, i na szczupaka, git, 1-0, 1-0, moi drodzy państwo, prowadzimy i znowu, bomba, i na szczupaka, tak jest, idę jeszcze raz, nokautuję bramkarza. Dragon, leży, spadł, kolejny, chodź, 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 ciach. No patrz, wybił to! Bomba leży! Dobrze, mamy to 1-0! Było dobrze, było dobrze! No, nie dostałem czerwonej kartki, więc się udało. W Jungle Roll jestem słaby w finale, naprawdę. Nie no, jeszcze emotkę użyłem, najgorzej. Dobra, to już jest po mnie, to już jest po finale. Emotkę użyłem w nieodpowiednim momencie. Mam nadzieję, że ktoś z nich spadnie. Leci bananek. O kurczę, ten renifer porobił! Porobił na IQ, ale to wywalczył! Cyk. 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 Nie! Jakim cudem on już tam dobiegł! No nie mam pytań. Nieźle. Weźmy teraz Kidoska, zmieńmy mu kolor skóry. O! Jakby wpadł do komina! Komicznie to wygląda, lecimy tym skinem. Dobrze, floor flip. Floor flip, jest szansa tutaj
być numerem uno. Dobra. Uwaga, zaraz dostajecie gonga, od razu wam to mówię, nie? O kurde. O kurde, ale wy jesteście grubasy, uciekajcie mi stąd. Dobra, banan musi polecieć pierwszy. Nikt się nie wyrżnął w bananie? Co jest? Dobra. Będę leżał. Dobra, uciekaj! Jest! Kurde, nie to! Nie ta emotka, moi drodzy państwo. Miał być banan, nie? Na daleko. Dostał! Ja chcę kogoś uderzyć. No! Najgorzej, nie wyszło. Nie wyszło. 14, 15, 16. Lecimy dalej do drugiej rundy. Dajcie jakąś taką mapkę mniejszą, żebym mógł tutaj ich ponawalać troszeczkę. O tak. Piłka nożna. Tutaj, moi drodzy państwo, jesteśmy w stanie powyjaśniać oponentów. Tylko zrobimy to tak, po mojemu. O, 1-0 już jest, ale łatwo z nimi. Dobra, 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 dobra. Tu nam wcisną piłkę. Wybij to. Dobra, wybiłem. Dawaj, 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 dawaj. Idę bramkarza znokautuję. Patrzcie na to. Bum. Leżę, nie trafiam go znowu. Co jest? Bum. Prost Bartek, leżysz. I bum. Wpadaj na dół. Poszedł na dół. Łatwo z tobą, gościu. Chcesz się bić? Chodź, duel. No, chodź, chodź, chodź. I prawie go trafiam. Dobra, leżysz. Inferno Dragon dostał liścia. Dobrze, będzie, będzie, będzie. Wbijam, wbijam. Tak jest. I jeszcze listwa. I padasz na dół. 3-1. Chodź, chodź, chodź. Tak. Łatwo! Dzięki mnie, że dałem chłopowi z liścia, to trafiliśmy gola. Bum! Chcesz się bić? Masz! Chodź, znowu liścia! Nie, 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 nie! 4 sekundy do końca, czy to? A, to już się nie zemści. Możemy się tylko pokręcić. Łatwiutko, moi kochani, dzięki moim super umiejętnościom walenia lewego prostego w zęby bramkarzowi wygraliśmy 4-1! Łapka w górę dla Farela. No i super, blok dasz, moi drodzy, jako finał tutaj jest szansa, że komuś wcisnę gonga i ktoś przez to przegra. Zapowiada się ciekawie, uwaga. Okej, okej, okej. Leżysz! Leżysz? Dobra, mogłem się nie zdradzać z tą emotką, wiecie? Za szybko chyba się zdradziłem. O, 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 teraz, teraz, teraz. Leżysz, chłopie. Bye, bye, patrz, przeżył to! Jakim cudem on to zrobił, że on to przeżył? No, tu mnie, powiem wam szczerze, zaimponował chłopak. O nie, 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 Farel. Dobrze, 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 dobrze. Był przypo przez chwilę, nie? Dobra, spadł, nie zmieścił się. Banan tam poleci, patrzcie, do przodu poleciał banan. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dobra. Jestem! Łatwo! Woohoo! Przechodzisz! Tak jest! Koniec rundy, moi drodzy! Zwycięstwo! Dziecko wpadło do komina! Zobaczcie, jaka fajna emotka z karaty. Dlaczego oni tego nie naprawią screena? Bo mi tutaj po prostu nie widać, jak daje kopa. Ale w takim oto stylu wygrywam. Czyli jeżeli zastanawialiście się nad ofertą, czy kupić rękawicę, czy przytulanko, uwierzcie mi, rękawica jest najlepsza. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, wbijaj też na mój nowy kanał farelski, do którego link znajdziesz w opisie. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!